Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy i oglądających, widzów kanału Obrzeżyna Studio i Państwa. I moim gościem jest Państwo jury, profesor Andrzej Tomczak, współzałożyciel Akademii Sztuki w Szczecinie i pani profesor Wiesława Markiewicz, która jest profesorem uczelni. Tak, i prowadzę od lat pracownię malarstwa i rysunku tejże Akademii. Drodzy moi widzowie, dlaczego konkurs plastyczny? Dlatego, że chcemy zaangażować dzieci. Chciałbym o to zapytać Państwa, ale co takiego dobrego, panie profesorze, ten konkurs może dać tym dzieciom? Dlaczego zaangażować się w ten konkurs? To, że taka inicjatywa powstała, żeby się zająć konkursem dla dzieci, to się bardzo cieszę, bo z naszych doświadczeń przy innych konkursach zawsze się okazuje, że był to dobry pomysł, że ten konkurs mobilizuje kogoś do czegoś, poznaje się jakiś tam problem szerzej, bardziej, wiele ludzi się w to włącza, zainteresowanie też z tego powodu się też rozszerza różnymi sprawami związanymi dookoła tego tematu i same superlatywy. I myślę, że tutaj, jeżeli teraz ten konkurs na szopkę bożonarodzeniową, na dzieło, szopkę, której tematem jest szopka bożonarodzeniowa, niby wiemy, każdego roku to się przytrafia, ale czy tak naprawdę wszystko lub czy bardziej nie można czegoś jeszcze pokazać i innym też przez to się udzielić. Sądzę, że bardzo dobrze, bo po pierwsze włącza się dziecko, które jest zainteresowane jest czy przez rodziców, czy przez nauczyciela i potem to grono siłą rzeczy się musi poszerzyć przez informację szukaną, zdobywaną. Dziecko samo wtedy sobie zajmuje się tym, czy chce namalować na kawałku papieru, czy by zrobić jakąś bardziej przestrzenną rzecz. To już jest kwestia dalsza, ale to wyboru pewnej techniki, czy pewnego sposobu wizualizowania swojego pomysłu. Natomiast najważniejsze to, że taki konkurs jest. Oczywiście on się rozpoczyna, więc niekoniecznie musi być w pełnej obsadzie i dużo uczestników, bo mogą zwyczajnie nie wiedzieć lub gdzieś ta dookoła informacja może nie dotrzeć. Natomiast to, że on będzie w tym czasie bożonarodzeniowym, on to jest podarkiem, tak jakbym tak to określił, że dzieci nam dorosłym mogą zaoferować i sobie samym również. Co pani profesor mogłaby powiedzieć rodzicom, by zachęcić swoje dzieci do uczestnictwa? Co ten konkurs może dać tym dzieciom? No ja mogłabym tylko z największym entuzjazmem przyklasnąć takiemu pomysłowi, ponieważ sama od dziecka rysowałam, malowałam, wyrażałam się, później uczyłam i widzę, jak ważnym jest w życiu, właściwie nieodłącznym takim atrybutem jest kontakt ze sztuką. Ogromny element wychowawczy. Można byłoby, właściwie mogłabym się pod tym tutaj teraz wyrażać jako i artysta, i jako pedagog. W skrócie mogę powiedzieć tak, wychowanie przez sztukę, obojętnie czego ona dotyczy, czy wyrażeń tych plastycznych poprzez farby, pędzel, plastelinę, składanie też jakieś przestrzenne, czy teraz modne komputerowe, to jest w takim momencie, kiedy dziecko się mobilizuje i już się skupia nad pracą, to też jest ogromny element taki wychowawczy, jakiejś koncentracji i wyrażenia własnych emocji, sięgnięcia do własnego wnętrza, porzucenie jakby tego świata zewnętrznego. Ja w tej chwili nie chcę jakby rozpoczynać o otaczającym świecie, tylko o dobrodziejstwie sztuki, właśnie takiego wyrażania
poprzez te emocje towarzyszące właśnie przy użyciom środków plastycznych, to skupienie i ukierunkowanie dziecka też na jakiś skutek tego, że to coś, co powstaje, to jest jego, to jest coś bardzo ważnego, właśnie jest to piękna sprawa, też dowartościowanie, ale też ukierunkowanie do poznawania samego siebie. I to właściwie mogłabym rodzicom mówię, będziecie mieć, kochani, piękniejsze dzieci, piękniejsze duchem, jeżeli pozwolicie im malować, rysować, tworzyć, bo to później szerokie, szerokie kręgi, bo poznawcze będą z tego tytułu, będą ogromne. To jest jak taki dar w życiu, że można coś więcej niż tylko no, jakieś skupienie się na konsumpcji. Po to było to pytanie, jak zachęcić rodziców, bo jednak dzieci wzorują się na otoczeniu, a najbliższe otoczenie to są rodzice, też i rówieśnicy, może też i komputer, świat wirtualny, który pochłania dzieci bardzo mocno. Dlatego tu będzie dobra okazja wyciągnąć te dzieci może z jakiegoś świata nierzeczywistego. Pana profesora bym poprosił, żeby się odniósł do takiej kwestii, żeby właśnie z pustego Salomon nie naleje, jak znaleźć te pokłady, co by pan profesor powiedział? Posianie ziarna. Jeżeli tego się nie robi, no to nie wzejdzie plon. Żeby wszedł, no to muszą być okoliczności. Użyźnianie, dobre ziarno i wszystko to, co temperatura właściwa dla tej czynności i wiele, wiele innych jeszcze spraw. I tutaj najprościej, jak mogę powiedzieć, jeżeli jest nadchodzi czas Bożego Narodzenia, to ja już od miesiąca przynajmniej słyszę o podarkach, o takich zewnętrznych jakichś formach oczekiwań na już mniej się mówi o świętach, a bardziej na jakąś imprezę. I sądzę, że my i z pierwszym celem, który powinien być dla was, drodzy rodzice i dziadkowie i inni w tym temacie zainteresowani, żeby powiedzieć, co to są święta Bożego Narodzenia. Co się wtedy stało? Przybliżyć ten moment, od tego zacząć. Nie, że się handluje, że biegniemy do, piszecie listy do świętego Mikołaja i to się wszystko zupełnie zaciera. Od nowa zacząć dziecko umieć, uczyć chodzenia. Chodzenia właśnie duchowego. To właśnie posiać dobre ziarenko. Opowiedzieć trochę o tym. Ciepło inaczej, zamiast bajeczki o Donaldzie, to może trochę o małym Jezusie. Co się stało, gdzie był, gdzie się urodził, o Matce Bożej, o stajence, o tym, że nie mieli miejsca, gdzie by się zatrzymać. I o tych wszystkich okolicznościach. Wtedy się okaże, że to jest piękna, fantastyczna i powrót do samej rodziny i boskiej, ale też do rodziny ludzkiej. Bo my, ta cząsteczka, to też jest ta rodzina nasza. W każdej waszej sytuacji. Jeżeli tego się nie będzie pamiętało, to niewiele będzie pociechy ani z podarków, ani z wielkich centrów handlowych, ani rozrywkowych. Właśnie ten temat. I temat jest istotny. Tak uważam. Można zwrócić się do rodziców, że wykorzystać święta, bo to jest rodzina, dzieci są w rodzinie, to wychowanie poprzez właściwie teraz no, poprzez komercjalizację życia zostało to wielkie rozproszenie i w rodzinie rodzice są zabiegani, a początek, tak jak my urodziliśmy się, jesteśmy, żyjemy od 2000 w określonej cywilizacji. Gdyby nie ta cywilizacja, to właściwie świat by wyglądał zupełnie inaczej. I teraz właśnie dziecko, które początek, kiedy zaczęliśmy okres Adwentu i jesteśmy w drodze do narodzin Jezusa, bardzo dobrze, jest świetna okazja, kochanie, żeby razem z dzieckiem popracować, nie gdzieś uczenie właśnie poprzez świecidełka w markecie, ale do tego najczulszego, najpiękniejszego momentu w życiu, do miłości, właśnie
do narodzonego dzieciątka, jak to było, niech sobie dzieci poprzez własne odczuwania, poprzez swoje jakby doświadczenia, które mają o rodzinie, o wszystkim, wyrażali się plastycznie. One będą od jakby stosować pewne środki plastyczne, kolory, też narzędzia, ale przede wszystkim będą wyrażały się dzieci emocjonalnie. Dowiecie się wtedy o swoich dzieciach bardzo wiele. Oprócz tego, że może akurat zobaczymy wielkie dzieło. Ale jako juror nie oczekiwała konieczności wielkich dzieł, ale tego sposobu wyrażania się, stosunku do tematu. Myślę, że nie ma chyba w tej chwili najpiękniejszego momentu, żeby właśnie porozmawiać wspólnie w rodzinie o tych sprawach. Tak, to zadanie do rodziców, niech taką króciutką katechezę poświęcić dziecku, spojrzeć na dziecko, zmotywować, a Państwa właśnie zaproszę do grona jury, abyśmy wraz też z osobą oddelegowaną z fundacji, też studentka trzeciego roku Akademii Sztuki, będzie też w tym gronie jury. I będziecie Państwo dokonywać tego oglądu i rozstrzygnięcie konkursu pod koniec lutego. Chcemy i wernisaż, i także tutaj zgody na upublicznianie, także my możemy z tymi pracami coś dobrego jeszcze uczynić, by to pokazać światu, wasze prace. Te jak właśnie Jezusik się rodził. Drogie dzieci, drodzy rodzice, ja jestem człowiekiem, który zrobił w życiu bardzo wiele ilustracji książkowych dla dzieci, dla was właśnie. I zawsze, jako już ten człowiek, który to robił, z niecierpliwością czekałem na reakcję, co się okaże, kiedy ta książka już wychodzi. I były telefony czy listy do redakcji, że dziękujemy za to, na przykład, że to tak pan narysował, albo coś tam pan zrobił. Czyli to nagle obudziło w kimś zainteresowanie. Okazywało się, że nie tylko dzieci do mnie dzwoniły, ale zadzwoniły, kiedy pan Juliusz Kedryński, znana postać kiedyś, rodzicom na pewno, może dziadkom bardziej, ale z takim, kiedy nie chciałem już pewnego długiego serii ciągnąć, żeby ktoś tam mnie zastąpił, prosił, żeby nie zmieniać, bo on już tak przywykł do tego mego bohatera, że jakbym mu teraz zabrał ukochane dziecko. Więc to pomyślcie sobie, kiedy będziecie robić tę pracę, że to ktoś będzie oglądał, kogoś ucieszycie, tak? Ktoś się czegoś nauczy. Warto to zrobić. Zachęcam sam po dużych doświadczeniach rysowania dla kogoś. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Oglądanie dzieła to nieraz jest jak czytanie pięknej książki, jej przeżywania, wzruszenia, zachwyt. Bardzo bym chciała to wszystko zobaczyć też w wykonaniu waszych prac. Nie ociągajcie się, moje dzieci drogie, i nawet nie czekajcie na sygnał od nauczyciela czy katechetki, tylko z rodzicami podejmijcie ten trud, aby wejść na stronę Fundacji Małych Stópek, pobrać regulamin, te klauzule zgody, podpisać, włożyć do koperty, jak wymalujecie, i wysłać na adres fundacji. Do całkiem dużej koperty. Dużej koperty właśnie. A jakie nagrody czekają? Atrakcyjne są nagrody. Nie wiem, czy ja nie popsuję tego konkursu, jeśli zdradzę, jaka jest nagroda. Nie. Proszę do regulaminu wejść i przeczytać, jakie są tam nagrody. Szczęść Boże wam wszystkim i z Państwem. Szczęść Boże.